Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 119 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na tematy związane ze zdrowiem, ekologią i świadomym życiem. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania obiecanej tydzień temu rozmowy z Markiem Kamińskim, czyli do drugiego odcinka z serii, której patronuje Fundacja Marka Kamińskiego. Marka zapewne wszyscy znacie. To wybitny polski podróżnik i innowator, który jako pierwszy człowiek na świecie zdobył w jednym roku oba bieguny bez pomocy z zewnątrz i pobił tym samym rekord Guinnessa. Przyznam szczerze, że możliwość przeprowadzenia tej rozmowy była dla mnie dużym wyróżnieniem. Poruszamy temat spełniania marzeń, poszukiwania celu i stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Dowiadujemy się, dlaczego warto się zatrzymać, a najważniejszą podróżą może być ta w naszej głowie. Ale rozmawiamy też o tym, dlaczego tak ważne jest dbanie o swoje zdrowie i trzymanie się codziennych rytuałów. I ta tematyka jest bezpośrednio związana z wyzwaniem 5 kroków na biegun organizowanym przez Fundację Marka Kamińskiego. Generalnie sama fundacja zajmuje się pomocą osobom potrzebującym i tworzeniem programów edukacyjnych, za to wspomniane wyzwanie ma na celu inspirować nas wszystkich do wprowadzania dobrych zmian w swoim życiu w obszarach aktywności fizycznej, odżywiania i zdrowia psychicznego. Wyzwanie jest prowadzone na bazie metody biegun. Jest to autorskie rozwiązanie Fundacji Marka Kamińskiego, które powstało w oparciu o jego doświadczenia, które zdobył podczas ekstremalnych wypraw. I ta metoda pomaga w dążeniu do wyznaczonych celów i wprowadzaniu dobrych zmian do swojej codzienności, ale więcej o metodzie oraz o aplikacji Walk for Change, która jest moim zdaniem świetnym narzędziem wspierającym w procesie zmiany, opowie Wam w dzisiejszej rozmowie sam Marek. Natomiast jeśli macie ochotę dołączyć do wyzwania, zaglądajcie na Facebooka i Instagrama Fundacji. Wszystkie linki zostawiam Wam w opisie odcinka. Przyjemnego słuchania. Cześć Marek. Cześć Karolina. Witam Cię w moim podcaście. Jest mi bardzo miło, że udało nam się połączyć. Oczywiście zdalnie, bo taki mamy rok. I na początek zastanawiam się, dla Ciebie, jako dla podróżnika, jak Ty odczuwasz to uziemienie w tym roku, ten brak możliwości realizowania pewnych planów, wyjazdów? To znaczy, tak naprawdę to myślę, że dla mnie najważniejsze były takie podróże w głowie i moja głowa nie została uziemniona absolutnie. Wręcz przeciwnie, takie właśnie pewne ugruntowanie w domu i jakby w miejscu, gdzie mieszkam, pozwoliły na skoncentrowanie się na tych tematach, które były we mnie obecne. I przyznam, że ten rok chyba jest najciekawszym, najtrudniejszym, takim pod względem twórczym najtrudniejszym. Nie w sensie jakichś problemów wielkich życiowych, ale najtrudniejszym właśnie tak twórczo, ale też najbardziej twórczym okresem w moim życiu. I kiedy porównam na przykład ten rok, który od marca w zasadzie spędziłem go w domu tutaj w Gdyni, z tamtym rokiem, gdzie jakby byłem w nieustannej podróży dookoła świata. To znaczy cały czas w zasadzie byłem w podróży i dosłownie dookoła świata, bo miałem wykłady, powiedzmy leciałem do Szwajcarii, do Zurichu czy do Genewy, potem do Los Angeles, potem do San Francisco, potem na Polinezję francuską, na Tahiti, potem do Tokio, potem Taipei, potem Hongkong i wiele innych miast jeszcze, Singapur. No, 3 razy byłem właśnie w tamtym roku na Polinezji francuskiej, Tahiti, Markizy, Raiatea, Taha, Bora Bora i wiele innych wysp. Byłem chyba z 5 razy w Tokio, ale nie chodzi o to, żeby się chwalić, gdzie byłem. Właśnie i co ciekawsze, to tutaj ten pobyt właśnie w Gdyni jest dużo bardziej twórczy, dużo bardziej ciekawy, bo tak naprawdę dla mnie zawsze najważniejsze było to, co się dzieje w głowie i jakby podążanie nowymi ścieżkami, a podążanie jakby ścieżkami w zewnętrznym świecie wcale nie zawsze jest takie nowe, jak możemy podążać w głowie. Udało mi się napisać książkę, nową książkę pod tytułem Power for Change, która jest, nie mam jej tutaj przy sobie, ale ona jest taką wykładnią właśnie metody biegun. Power for Change dostępna jakby w dobrych księgarniach, także internetowych. Natomiast zacząłem pracę nad następną książką. Mam pomysł na taką trylogię biegun.
odpaliłem, można powiedzieć, sformułowałem i uruchomiłem dwa takie duże programy, Life Plan Academy, Marek Kamiński Academy. Także naprawdę bardzo ciekawy okres w moim życiu, bardzo twórczy. Trudny dlatego, że kiedy człowiek sobie jakby wysoko stawia poprzeczkę, to nie zawsze może spełnić swoje oczekiwania, więc chciałem napisać taką książkę, to Power for Change, która rzeczywiście będzie, nie będzie kolejną książką wydaną i tak dalej, tylko będzie książką, która dotknie, zmieni życie wielu ludzi. I udało mi się to zrobić właśnie w ten sposób, że jakby pozwoliłem przez siebie przepłynąć energii świata. Nie ja pisałem tą książkę, tylko jakby świat, przez który przemierzyło moje ciało i głowa, jakby napisał ją. Więc to było ciekawe bardzo doświadczenie. Ja sam osobiście nie byłbym w takiej stanie książki napisać. Teraz, kiedy ją czytam, przeglądam, to wydaje mi się tak esencjonalna i tak nieprawdopodobne, że udało mi się ją napisać tak syntetycznie, że jakby samemu w to uwierzyć. Także tak postrzegam to uziemienie, że czasami... dla mnie zawsze też ważne były paradoksy i życie jest pełne paradoksów. Tak jak na przykład paradoksem jest to, że droga jest ważna, a nie cel. Paradoksem jest to, że granice mojego języka są granicami mojego istnienia. I paradoksem jest to, że biegun, wokół którego się kręci cała Ziemia i my teraz, tak naprawdę jest nieruchomym punktem. Także to nie zawsze jest tak, że będąc w ruchu, jakby jesteśmy istotą ruchu. Istotą, jeżeli biegun jest tą osią Ziemi, wokół której wszystko się kręci, to czasami właśnie ten bezruch może pozwolić nam na to, żeby być w ruchu. No taka mała przenośnia, prawo paradoksu. Także życie jest pełne paradoksów. Ja, ale mówiąc tak bardziej może poważnie, to nie zawsze właśnie to jest, jak jesteśmy w ruchu, jesteśmy tacy aktywni, poznajemy różne kraje, jesteśmy w różnych miejscach, to nie zawsze się jakby przekłada na nasze wewnętrzne doświadczenia i wewnętrzne życie. Nieraz prawie, że nie ma różnicy, czy jesteśmy w jakimś hotelu, nie wiem, na Wyspach Kanaryjskich, czy na Karaibach, czy jesteśmy w domu, ponieważ jakby jeżeli nie ma żadnej, nie jest z tym związana żadna podróż wewnętrzna, to w zasadzie co za różnica, czy oglądamy to w telewizji, czy czytamy przewodnik. Więc jakby krótko mówiąc, to uziemnienie pozwoliło mi na fokus. A tak naprawdę w tym życiu, w którym teraz żyjemy, będąc bombardowani takimi tysiącami różnych informacji, ciężko się sfokusować na czymś. Też powiem Ci, że mam wrażenie, że ten rok był dla wielu osób, oczywiście nie mówię tutaj o osobach, które zostały jakoś w przykry sposób dotknięte też paraliżem gospodarczym i zdrowotnym. To był pewnego rodzaju prezent, bo mieliśmy możliwość doświadczyć też rzeczywistości, która wcześniej była nam obca, uciekaliśmy od niej, a nagle okazało się, że może ona nam zaoferować o wiele więcej, ale uważam, że trafiłeś w sedno tym stwierdzeniem, że czasami trudno jest sprostać tej poprzeczce, którą sobie wysoko stawiamy i przed naszym spotkaniem myślałam o tym, jak to jest, kiedy osiągasz coś tak wielkiego, spełniasz duże marzenie, umieć właśnie zatrzymać się i stwierdzić, potrafię wrócić do rzeczywistości, potrafię zaadaptować te lekcje do codziennego życia, a nie mierzyć coraz wyżej w takim rozumieniu osiągania, w tym przypadku w cudzysłowie biegunu, czy szczytu, czy kolejnego miejsca na Ziemi, czegoś, co będzie jeszcze bardziej widowiskowe. Tylko umieć się do tego zdystansować i przełożyć to na codzienne życie. No myślę, że na pewno jest jakby, nie jest łatwo to się zatrzymać, szczególnie kiedy człowiek właśnie jakby osiąga sukcesy i zdobywa w cudzysłowie te bieguny, ale ale dla mnie taką przełomową podróżą w życiu była też taka podróż do Santiago de Compostela, Camino de Santiago, kiedy się właśnie przeszedłem 4000 kilometrów i nauczyłem się wagi takich słów jak akceptacja, wdzięczność i uważność, akceptacja tego, co przynosi życie, wdzięczność za to, że w ogóle żyję i uważność na bycie tu i teraz. No i właśnie ten marsz do Santiago nauczył, ta pielgrzymka do Santiago nauczyła mnie
może pokory takiego zatrzymania się, bo nawet zdobywając bieguny, to było dosyć szybko, bo byłem 60 dni powiedzmy w podróży, 2 miesiące, ale 2 miesiące i już, a tutaj musiałem iść 4000 km, codziennie 40 i nie byłem w stanie przyspieszyć. Nie byłem w stanie, nie wiem, iść dwa razy szybciej, przejść 80 km dziennie. Może raz może byłbym w stanie, ale nie codziennie, nie przez 100 dni czy 120 dni. Więc jakby już po tych biegunach nauczyłem się cenić jakby takie chwile zatrzymania i spokoju i też nauczyłem się medytacji, która jest takim zatrzymaniem. Więc to zatrzymanie w zasadzie było obecne w moim życiu już podczas wypraw na bieguny, które taka wyprawa na biegun też jest takie zatrzymanie, zamrożenie się, bo człowiek wychodzi z tego dosłownie świata. Tak, wychodzi z tego świata i wchodzi w inny świat, w którym wszystko płynie inaczej, czas płynie inaczej i są inne jakby współrzędne tego świata. I tak naprawdę jeden dzień fizycznie nie różni się od drugiego. Jest mniej więcej podobne otoczenie, jest podobny rytm dnia, wszystko jest takie samo. Więc to też jest takie zatrzymanie na 60 dni jakby. Ale to zatrzymanie wewnętrzne, zewnętrzne powoduje właśnie być może tą podróż w głąb. I jakby życie nauczyło mnie tego, że te podróże w głąb siebie są dużo ważniejsze niż podróże zewnętrzne. Ale powiedz mi, czy było tak, że kiedy planowałeś wyprawy na biegun, to wcześniej przez lata było twoje ogromne marzenie? Czy ono się pojawiło w trakcie, jak pojawiały się kolejne twoje wyprawy? Czy to rzeczywiście było coś, co przyświecało ci przez długi, długi, długi czas? Znaczy, czasami są... Znaczy, akurat biegun nie był takim celem, może, który mi przyświecał bardzo długo. To było tak, że jako dziecko czytałem pamiętniki Shackletona Scotta i marzyłem o tym biegunie, ale marzyłem też o podróży dookoła świata jachtem. Marzyłem o tym, żeby się wspinać, marzyłem o tym, żeby polecieć na Księżyc. Także potem jakby robiłem różne rzeczy, a potem studiowałem filozofię i kiedy jakby doszedłem do ściany tej filozofii, już poczułem, że więcej nie mogę się uczyć, nie jestem w stanie się nauczyć. Nie, jakby pobyt w tych murach nic mi nie da oprócz certyfikatu czy dyplomu, to wtedy przypomniało mi się, że Norway to znaczy droga na północ. Czy Norwegen, to jest droga na północ. I że kiedyś był taki filozof, który nazywał się Wittgenstein, który właśnie powiedział, że granice mojego języka są granicami mojego myślenia i który w pewnym momencie rzucił właśnie filozofię, rzucił wszystko i wyjechał do Norwegii. I ja pomyślałem, że może właśnie polecę na Svalbard, czyli to Spitsbergen i zobaczę stamtąd, co stamtąd widać. I tam spotkałem Wojtka Moskala, to był 90 rok, spotkałem Wojtka Moskala, który marzył o tym, żeby dojść na biegun północny. I ja pomyślałem, że też o tym marzę w sumie, że też chciałbym dojść na biegun północny i potem to wszystko poszło bardzo szybko, bo w 93 roku przeszliśmy razem Grenlandię, a potem dwa lata później zdobyliśmy biegun północny. Więc ten biegun jako tęsknota, tęsknota za czymś, co jest nieznane, to zawsze było obecne w moim życiu i jest. Tęsknota za czymś nieznanym, nieodkrytym, za drogą mniej uczęszczaną, za ryzykiem. Natomiast fizycznie ten biegun przyjmował różne formy. To była wyprawa do Meksyku i też w końcu przyjął też formę bieguna, samego bieguna. Ale to nie było tak, że ten jeden biegun był jakoś obecny ze mną przez całe życie, chociaż najbardziej chyba obecna w moim życiu taka podróż to jest podróż w czasie, to życie się od dzieciństwa. Jakby czasami o tym myślę, podróży w czasie. Udało ci się podróżować w czasie? No w sumie tak, udało mi się. Udało mi się, tak. Na biegunie południowym i raz na Grenlandii. Na Grenlandii... w sumie nie, trzy razy nawet. Na Grenlandii, kiedy przechodziłem Grenlandię, to był 93 rok, to nagle... Zobaczyłem taki niewyraźny obraz, jakbym był na wyścigu, że biorę udział w wyścigu na biegun południowy, samotników. No jakby byłem na tym wyścigu, to jakieś to były takie raczej niewyraźne obrazy, ale takie poczucie, że jestem tam. I potem jak wróciłem myślami do rzeczywistości, to myślałem, że to jakaś bzdura. Tutaj na Grenlandii ledwo jestem w stanie przeżyć.
jaki wyścig samotników na biegun południowy, tym bardziej, że nawet nie miałem wtedy planu bieguna południowego, myślałem o biegunie północnym. Ale 3 lata później dokładnie chyba, w 1996 roku, właśnie wziąłem udział w jakby wyścigu samotników na biegun południowy, bo właśnie ja próbowałem dojść na biegun południowy samotnie, Norweg, Borge Ostland i jeszcze Anglik Ranu Fines. Także, ale bardziej może ciekawą podróżą było to, kiedy szedłem przez Antarktydę i nagle, no rzeczywiście tak, wiesz co, pomyślałem sobie, że marzenia się spełniają, jednak rzeczywiście podróżowałem w czasie, marzyłem o tym i się stało. I kiedy właśnie szedłem przez Antarktydę chyba w 1996 roku, tak człowiek idzie, to oczywiście czasami myślę o przyszłości, czasami jest tu i teraz, czasami myślę o przeszłości, ale oczywiście jest różnica między wspominaniem przeszłości, a byciem w niej. Natomiast ja jakby nagle się znalazłem przez godzinę dosłownie, czy 2 godziny, fizycznie, ciałem jakby, na lekcji matematyki, takiej w ogóle nieznaczącej, to nie było nic ważnego, ze szkoły podstawowej. I siedziałem w ławce, tam nauczyciel tłumaczył, po prostu każdy szczegół, byłem tam. Nawet to nie było tak, że myślałem, że jestem na Antarktydzie, jestem tam, po prostu byłem tam. I nagle po godzinie wróciłem na Antarktydę. Takie miałem wrażenie, jakby jak kiedyś po prostu były płyty CD albo płyty takie winylowe, jak są, to jakby taka tora mi przeskoczyło po prostu. Że jest w jakimś miejscu i nagle przeskakuje na inną piosenkę. I ta piosenka, jakby odgrywamy ją i potem znowu wraca. To mniej więcej coś takiego. Także to nie były wspomnienia, bo ja tak jestem bardzo uważny akurat. Musiałem być uważny na Antarktydzie, co się ze mną dzieje, z moim umysłem, żeby nie zginąć po prostu. Musiałem być cholernie uważny w sumie. Więc właśnie nagle się znalazłem na tej lekcji matematyki. I to w ogóle jakieś absurdalne, bo to nie było nic ważnego. To nie była jakaś ważna lekcja. Nic się na niej nie stało. Po prostu byłem tam. Ale jak myślisz, co ci pozwoliło osiągnąć ten stan? Czy to był fakt, że byłeś sam i miałeś na to po prostu przestrzeń? Czy to też były te skrajne warunki? Jak ty to interpretujesz? Znaczy myślę, że jakby nie znamy, jakby dokładnie nie wiemy, jak pracuje mózg, prawda? Nie wiemy, jakby czy jesteśmy odbiornikiem, nadajnikiem, czy jakby różne są teorie na ten temat. Nie wiemy też, gdzie są, jakby jaki jest dostęp do tych danych, czyli do naszych wspomnień, czy one istnieją, czy wszystko istnieje jednocześnie, czy czas istnieje. Nie wiemy tego, więc jakby przez taki rodzaj szczególnego skupienia i izolacji, jaki miałem tam na Antarktydzie, coś takiego się stało, że ta igła przeskoczyła. Ale dlaczego? Może Antarktyda jest taką też przestrzenią dosyć czystą, wolną od jakby wszelkich zanieczyszczeń. Może coś jest z tej izolacji, tak naprawdę jesteśmy też energią, więc tak naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że ta izolacja, taka długa izolacja plus ta taka łączność z samym sobą. Ja myślę, że jakby jak mamy, dzielibyśmy teleskop, to widać gwiazdy przez ten teleskop, prawda? Możemy zobaczyć gwiazdy przez lornetkę, no ale przez teleskop na pewno gwiazdy. Być może w nas też jest taki wewnętrzny kosmos i czasami może możemy mieć jakieś tam skło powiększające, które nam coś przybliża. I jak się to jakoś dobrze ustawi, to mamy ten wgląd. Więc ja może przez to, że patrzyłem tak jakby głębiej, w głąb siebie, to akurat te szkiełka tak się ustawiły i zobaczyłem coś więcej. Muszę zadać ci pytanie, które wydaje mi się nasuwa się bardzo wielu naszym słuchaczom, czyli to, że co takiego musi być w człowieku, że mimo wszystko wystawia się na tak duże wyzwanie, które jest też ryzykiem życia? Bo to jest nawet taki temat, który przewijał się gdzieś w moim życiu, czy często słyszałam to z ust mojej mamy, że ona nie rozumie na przykład himalaistów, którzy się wspinają, bo przecież to jest tak duże ryzyko, że co musi być takiego w człowieku, że on chce przełamywać te granice? I jestem ciekawa właśnie, co było takim twoim motorem przez ten cały czas, bo też słuchając cię teraz, słyszę, że to nie było tak, że ty chciałeś odhaczyć jakieś miejsce na zasadzie, o, chcę być tą osobą, która zwiedzi biegun, tylko jakby szukałeś odpowiedzi i zastanawiam się, kiedy tak duże ryzyko jest tego warte, że człowiek to robi i znaczy nie powiem, że się nie boi, zakładam, że się bałeś, ale jakby co motywuje do tego, żeby przekroczyć te granice i wziąć na siebie całe to ryzyko? Co sprawia, że to jest tego warte?
Ja myślę, że mogą być różne odpowiedzi na ten temat, na to pytanie. Kiedyś mi się wydawało, że zawsze warto nadawać sens naszemu życiu. Sens nadajemy przez to, co robimy. I jeżeli życie ma jakąś wartość, to możemy tą wartość zobaczyć właśnie, chociażby w takich momentach. To nie znaczy, że ja lubię ryzykować życiem. To nie o to chodzi, ale samo to, że będziemy to życie chronić i chronić je przed wystawianiem się na świat, na niebezpieczeństwa, to jakby to dla mnie to nigdy nie był sposób życia. Też nie chciałem się wystawiać na niebezpieczeństwa, ale chciałem doświadczyć, czym jest życie. Może też jakby jaka jest granica życia i śmierci. Ale tak myślałem kiedyś. Potem wydawało mi się, że jednak w życiu jest coś takiego jak przeznaczenie. I że jeżeli człowiek jakby słucha siebie, to podąża za przeznaczeniem. Naprawdę mówiąc, zawsze robiłem rzeczy w ten sposób, że jakby rozmawiałem z sobą. To znaczy bardziej słuchałem się wewnętrznego głosu i to on mi mówił, co mam robić, a nie powiedzmy jakiś zewnętrzny świat, że na przykład będę sławny, jak to zrobię, albo to warto zrobić, albo zrobię dużo pieniędzy, albo coś innego. To w ogóle jakby nigdy nie była przyczyna. Zawsze to były jakieś takie wewnętrzne dialogi i takie stwierdzenie, no warto to zrobić, to rzeczywiście jest coś. I myślę, że... Ale teraz ostatnio czytałem o takim genie, nazywa się gen przygody, GRD4. To jest rzeczywiście gen w genotypie człowieka. I to mniej więcej to jest jakby o tym ta sama historia, że jest taki gen, który jest odpowiedzialny za to, że mamy skłonność do ryzyka, że chcemy podążać nowymi drogami, chcemy być odkrywcami. I to jest po prostu gen. Tak jak mówiłaś właśnie, że twoja mama jakby dokładnie nie rozumie. Nie ma go ewidentnie. Tak, to po prostu jest sprawa genów częściowo, który się oczywiście ujawnia albo nie, bo też nie zawsze jakby musimy podążać za tym genem, prawda? Musimy jakby dać mu się spełnić w naszym życiu. Natomiast na pewno jest coś takiego jak predyspozycja, tak? Ale predyspozycja to nie wszystko, no bo samo to, że jakby chcemy robić coś nowego, to nie znaczy, że musimy iść na biegun, więc na koniec myślę, że w moim przypadku to właśnie było to poczucie sensu. Boże, pomógł mi genotyp w tym wszystkim. Zbieg wielu okoliczności, który spowodował, że... Ale dla mnie to nigdy nie było wątpliwości. Jakby ja zawsze podążałem za swoim głosem i nie zastanawiałem się nad tym, czy zginę, czy przeżyję. Oczywiście chciałem przeżyć, nie chciałem zginąć, ale też robiłem te rzeczy tak, żeby przeżyć, żeby doświadczyć właśnie tego. Natomiast wydaje mi się, że tak sobie teraz patrzę na to z perspektywy, to człowiek oczywiście widzi samego siebie tylko, prawda? W tym całym teatrze życia, powiedzmy, że gra jakąś rolę, właśnie zdobywa bieguny i tak dalej. Ale w takim szerszym kontekście to pomyślałem sobie, że w sumie może nieważne, że ja byłem na tych biegunach. To co najmniej ważne w tym wszystkim. Ale że jakby te moje bieguny tak naprawdę, to doświadczenie z książek i tak dalej pomogło wielu ludziom. Pomogło Jaśkowi Meli, pomogło jakby osobom, które stosują tę metodę biegun. Pamiętam też taką historię właśnie, bo napisałem książkę pod tytułem Moje bieguny, takie dzienniki z wypraw. I właśnie znajoma mojego przyjaciela Artura czytała, Magda, nieżyjąca już, czytała właśnie te pamiętniki, kiedy odchodził jej mąż. Odchodził, umierał. I oni jakby szli razem na ten biegun i dla niej to była taka metafora, że ktoś się stało złego ze zdrowiem, to wpadli w szczelinę albo stracili pulki. Używała tej terminologii biegunowej. I napisała na koniec właśnie, bo ona sama napisała książkę pod tytułem Szczęściara. Napisała w tej książce, że Marku, chociażbyś już nic innego w życiu nie zrobił, to było wiele lat temu, chyba 20, chociażbyś już nic innego w życiu nie zrobił, to i tak warto, że żyłeś, żeby mogła przeczytać swoją książkę. Także na koniec właśnie myślę, że też jesteśmy częścią jakiejś całości i jakaś jedna rzecz, jaki to sens ma dla nas, a druga rzecz, to jaki to ma sens dla świata. Ale w którym momencie zacząłeś też odczuwać to, że twoje doświadczenia i to, że się nimi dzielisz, ma dobry wpływ na innych ludzi? Bo też zakładam, że jak byłeś też
bardzo młodą osobą, to też nie widziałeś tego szerszego kontekstu i też nie widziałeś efektów twoich doświadczeń na innych osobach. I czy to jest tak, że jak zobaczyłeś, że to działa, że to pomaga, to tym bardziej zacząłeś się dzielić się swoimi doświadczeniami? To zaczęło się nakręcać, właśnie to działanie takie prospołeczne, proludzkie? Znaczy może nie tak wprost, ale na pewno zauważyłem to wtedy, kiedy zacząłem pisać książki i kiedy właśnie dowiadywałem się od ludzi, że te książki pomogły im w depresji na przykład, czy pomogły im w chorobie bipolarnej, dwubiegunowej, czy pomogły im jakby w innych różnych przypadkach. I wtedy pomyślałem, że zastanawiałem się, jaki to ma sens po prostu, ale starałem się jakby dopasować do świata, że skoro jakby to tak dobrze działa, tylko dalej starałem się być sobą po prostu, dalej starałem się robić to samo, bo zauważyłem, że kiedy jakby człowiek za bardzo chce zrobić coś, dlaczego? Ja robiłem te wyprawy, dlatego że wierzyłem w nie, nie dla jakiegoś celu konkretnego. I zauważyłem, że za bardzo chcemy jakby właśnie coś takiego zrobić z jakimś celem, że zrobić coś dla innych, to nie zawsze to wychodzi, więc lepiej jakby być sobą na wyprawach, robić swoje, dzielić się tym. A rzeczywiście potem zacząłem coraz bardziej, kiedy dostrzegłem, że to ma taki wpływ, założyłem fundację i w tej fundacji skupiłem się na metodzie głównie i na tym, żeby dzielić się tą wiedzą i krok po kroku zaczęliśmy to jakby wprowadzać w życie. Ale tak jak mówię, zawsze staram się bardziej skupiać na sensie niż na tym, że oczekiwaniu nagrody w cudzysłowie, bo to, że pomogę komuś, to jest też taki rodzaj nagrody wewnętrznej. Tak. Wow, pomogłem. I to jest fajne oczywiście, ale zawsze staram się skupiać tak bardziej na drodze, na procesie, że wierzę jakby, że to, że teraz to robię, to ma sens. A potem, jeżeli są dobre efekty, to super. To bardzo fajnie. Tak. To jest bardzo ciekawe, bo też rozmawiałam wcześniej z Małgosią Pióro i nasza rozmowa będzie opublikowana tydzień po tej, ale często tak jest, że jakby nasze doświadczenia sprawiają, że dochodzimy do jakichś wniosków, potem się nimi dzielimy. A też widzę po tobie, nie wiem, może się mylę, ale odnoszę takie wrażenie, że ty od początku miałeś w sobie tą mądrość i jakby zobaczyłeś, że rzeczywiście podzielenie się tym ma dobry wpływ na ludzi, ale to nie jest tak, że ty musiałeś do tego dojść poniekąd. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi w tym momencie, ale to jest tak, że mówisz o procesie i że zawsze robiłeś to dla samego robienia, a teraz tak często staramy się tłumaczyć ludziom właśnie, że ta droga ma znaczenie, że ten proces ma znaczenie, nie skupiajmy się na celach, a w naszym też może nawet jeszcze bardziej w moim pokoleniu, tak mi się wydaje, jakby myślimy tylko o tych osiągnięciach, o odhaczaniu kolejnych etapów, a z tego, co opowiadasz, to ty od początku robiłeś to dla samego robienia. I to jest piękne, że możesz się tym podzielić w taki bardzo właśnie organiczny sposób. Więc jakby odnosząc się do twoich doświadczeń i właśnie do metody biegun, to powiedz mi właśnie, jak twoimi słowami to wygląda? Na czym to polega? Na czym polega metoda biegun? Metoda biegun polega na pewnym systemie, który wypracowałem właśnie na wyprawach. Polega to na pięciu krokach, czyli na tym, że definiujemy cel, odkrywamy ten biegun, tworzymy mapę drogi, realizujemy ten plan, pokonujemy trudności, motywujemy się wewnętrznie i adaptujemy się też do zmieniającego się świata, radzimy sobie z sukcesem albo z porażką i poznajemy samego siebie. I w sumie jakby to jest pięć prostych kroków, ale oprócz tego jeszcze są elementy, czyli właśnie wizualizacja. Na przykład, kiedy miałbym powiedzieć takie trzy najważniejsze rzeczy z tej metody, to byłaby bez wątpienia wizualizacja, to jest jedno, to ta umiejętność wizualizowania rzeczywistości. Ale to masz na myśli na samym początku, w momencie, kiedy mamy jakiś cel przed sobą, to wizualizujemy sobie to, jak nie, do niego dochodzimy, czy to, jak będzie wyglądało zrealizowanie go? Nie, nawet jak nie mamy jeszcze celu, to na przykład fajnie sobie zwizualizować te cele, bo jak sobie postawimy cel, a potem do niego dojdziemy i powiemy, wow, to nie było to, to jest rozczarowanie, prawda? Lepiej. Ale to też jest okej. Okay. A to jest też okej, oczywiście, ale lepiej na poziomie jakby samego wyboru celu zdawać sobie sprawę, czym jest ten cel, bo nieraz ludzie jakby stawiają sobie cele, a w ogóle nie wiedzą, o czym te cele są, bo język jest jakby bardzo nieoznaczony. To jest inna jeszcze część metody biegu, nieoznaczoność języka. Ale generalnie język jest pewnym przebraniem, można powiedzieć, żeby dotrzeć jakby
do istoty języka trzeba włożyć trochę pracy. I często jakby ludzie poruszają się jakby przez życie tak, ja też zresztą, dlatego w pewnym momencie właśnie zauważyłem to, że tak jest może, że jakby poruszają się w takiej mgle, że nie wiedzą kim są, nie wiedzą dokąd idą i cienie, które gdzieś tam są we mgle, biorą za jakieś przedmioty, a te przedmioty są całkiem czymś innym. I podobnie jest jakby z życiem, kiedy właśnie posługujemy się językiem, nie zdając sobie sprawy z istoty słów, tego co one znaczą, chociażby te cele, które sobie stawiamy, że poruszamy się, właśnie dążąc do celów, albo w ogóle bez celów, dryfujemy po prostu w tym życiu i na koniec, że nie znamy samego siebie, sami nie wiemy kim jesteśmy. Nie wiemy skąd się wzięliśmy na tym świecie i dokąd idziemy. Oczywiście możemy tego nigdy nie wiedzieć, ale warto sobie zadawać to pytanie, bo to pytanie może nam dać pewne odpowiedzi, które mogą nam pozwolić jakby znajdować te cele na najbliższe miesiące czy lata. Także generalnie o tym jest ta metoda biegun, żeby właśnie odkrywać swoje bieguny, te, które pochodzą z nas, a niektóre ktoś nam mówi, że mamy osiągnąć. A większość biegunów teraz, jak mówisz o twoim pokoleniu, to jakby te bieguny są podawane z zewnątrz, tak? Przez media, przez reklamy, nawet przez dorosłych, nawet przez rodziców. Nie ma w tym nic złego, żeby rodzice mówili jakby co ważne w życiu jest i do czego warto dążyć, ale ważne, żebyśmy my to jakby utożsamiali się z tymi celami, żeby to nie było tak, że ktoś nam mówi, co mamy w życiu robić i kim być. Jest taki fajny wiersz, chyba prorok, Gibrań, poeta, który napisał, że dzieci są strzałą, które rodzice wypuszczają, ale jakby rodzice nie mają pojęcia jakby, nawet nie mają pojęcia o tym, o kierunku tej strzały. Ten wiersz jest ładniejszy niż to, co powiedziałem w tej chwili, ale to jest mniej więcej tak, że jakby każdy człowiek ma w życiu przede wszystkim taki cel, żeby być sobą. Znaczy w tym sensie być sobą, nie być egoistą, nie być jakby sobą w takim sensie, żeby robić co chce, ale jakby żyć jakby, robić rzeczy, które są dla niego ważne, oczywiście nie krzywdząc innych ludzi, a nie być jakby tym kimś, kim inni chcieliby, żeby był, czyli nie wiem, państwo, szkoła, władza, rodzina, czy ktokolwiek. Także o tym, ta metoda biegun jest właśnie też o tym, żeby w życiu jakby podążać własną drogą, żeby osiągać cele i podaje taką mechanikę osiągania celów. Oczywiście cele to nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Najważniejsze jest właśnie to poznanie siebie, czerpanie jakby siły do życia właśnie z samego siebie i też zmierzanie do celów, które chcemy osiągać. Ale generalnie też no to życie z sensem oczywiście. A skąd mamy wiedzieć, czego chcemy? Bo też wiem, że dużo pracujesz z młodzieżą i z tego co wiem, to też właśnie twój program Life Plan jest z tym związany. I myślę, że wielu młodych ludzi zadaje sobie takie pytanie właśnie, jaka jest ich droga. Ja na przykład osobiście głęboko wierzę właśnie w to, że czasami nam się wydaje, że czegoś chcemy. Właśnie marzymy marzenia innych. To też jest w porządku. Ważne, żeby w odpowiednim momencie zorientować, że to nie jest to, czego szukamy. Ale co ty byś doradził właśnie młodym osobom, które nie wiedzą, co chcą robić, jakby chcą działać, chcą osiągać rzeczy, chcą do nich dążyć, ale nie mają czegoś, co im przez ten czas przyświeca i nie chcą czuć, że właśnie dryfują przez ten cały czas. Znaczy, radziłbym, żeby się zaprzyjaźniły z samym sobą, czyli żeby szukały, jakby zaczęły poznawać siebie, zaczęły zadawać sobie, tak jak eksplorują zewnętrzny świat, poznają matematykę, chemię, wiele rzeczy, które są w tym świecie zewnętrznym, przygody, filmy, cokolwiek, żeby popatrzyły na siebie właśnie, jako na taki kosmos, który jest do odkrycia. Tak jak patrzymy na niebo, to tam nie widać gwiazd, prawda, jak świeci słońce. W ogóle jakby nic tam nie ma, pusto, można powiedzieć. Ale nuda. Jak zaczniemy się dokładniej przypatrywać, to okazuje się, wczoraj właśnie widziałem tutaj Oriona, to bardzo, bardzo ładny gwiazdozbiór. Tak, to jest jedyny gwiazdozbiór, który umiem rozróżnić bez problemu, także bardzo lubię Oriona. On tylko właśnie zimą pojawia na północnej półkuli. Bo ja widziałem go w Australii właśnie kiedyś na pustyni Gibsona przez 3 miesiące. Natomiast, no tak, właśnie i tak samo jest z tym wewnętrznym światem, że tak myślimy, nuda, nic tam nie ma, pusto. W ogóle ludzie się boją być sami sobą, tak? Kiedy ma być w ciszy przez dzień na przykład, to jest
najgorsza rzecz, która według wielu ludzi jest, może ich spotkać. A tak naprawdę, no, tak jak mówię, jeżeli zaczniemy się wpatrywać w samego siebie, zadawać sobie pytania, kim jestem, to znajdziemy tam właśnie być może odpowiedzi, jakie cele chciałbym osiągnąć właśnie w nas samych, ale nie od razu, nie dlatego zapytam się, co mam robić od razu, bo to mogą być oczywiście te takie fałszywe, znaczy fałszywe czy pozorne odpowiedzi. Ale kiedy gdzieś tam zaczniemy się zaprzyjaźniać sami sobą, będziemy przebywać czasami w ciszy przez 5 minut, 10, niekoniecznie od razu cały dzień. Zaczniemy się pytać, jakby, co jest dla Ciebie ważne, co chciałbyś w życiu robić, dokąd teraz iść, to gdzieś te odpowiedzi się pojawią po jakimś czasie. Więc ja bym poradził, żeby właśnie zacząć od poznania samego siebie. Tak samo jak mamy wiele narzędzi, trzeba naprawdę bardzo długo się uczyć, żeby, nie wiem, poznać matematykę, czy poznać fizykę, prawda, prawa grawitacji i różne inne prawa fizyczne. Tak samo jakby wewnątrz naszego świata też są różne prawa, których nie znamy. Też może mamy jakieś własne, ale też jeszcze inną rzeczą, bo właśnie to jest dobre, że generalnie też działamy według schematów, które gdzieś tam sobie przyswoiliśmy i jakby te schematy są dla nas niewidoczne. Wydaje nam się oczywiste. No, wydaje nam się oczywiste, że robimy tak, że schłodzimy herbatę, albo robimy to, albo żyjemy na spacer. Tymczasem są to pewne programy. Część programów jest dobra, a część może niekoniecznie nam służy. Po prostu zostały nam wgrane i teraz jakby trudno się od nich uwolnić. Tak samo jest, idąc dalej, podobnie z uzależnieniami, tak? Idąc jeszcze głębiej, że uzależniamy się, wydaje nam się, że musimy, nie wiem, palić papierosy, czy pić alkohol, czy robić inne rzeczy. Także właśnie rozpoznanie tych programów, czyli jakby tych schematów, według których działamy, to jest też druga ważna rzecz. I uwolnienie się od tych, które nam nie służą. No to właśnie też o tym jest metoda Biegun. Właśnie ten piąty krok, poznaj samego siebie, jest właśnie o tym. Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, więc tak naprawdę jak dochodzimy do celu, czyli ten czwarty krok to jest porażka i sukces, czy osiągamy cel, czy nie, to tak naprawdę jest początek następnego etapu. Robimy rekapitulację, poznajemy jakby to, czego się nauczyliśmy po drodze i odkrywamy następny biegun. Więc tak naprawdę ta metoda jest kołem po prostu. To nie jest linia, która się tutaj zaczyna i się kończy, to jest koniec, tylko w zasadzie możemy to jak spirale przez całe życie iść po tej metodzie. Tak jak w spirali. Jest koniec etapu i odkrywamy następny biegun. No i też jest wiele jakby jeszcze w tej metodzie jest też, to jest korem tej metody, są te cele, ale oprócz tego jest wiele jeszcze, właśnie są elementy tej metody, są praktyki, tak jak właśnie akceptacja, wdzięczność i uważność. Są też prawa, czy zasady i są ścieżki jeszcze, którymi można jakby przechodzić przez tą metodę, więc daje dużo możliwości. Ale słuchaj, gdzie można więcej poczytać właśnie o tej metodzie? Bo wiesz, posłuchanie takiego podcastu może nam nakreślić to, jak to funkcjonuje, ale myślę, że warto jest rzeczywiście zgłębić te dodatkowe techniki. Tak, na pewno jest właśnie ta aplikacja Work for Change, gdzie jakby ten biegun zdrowia można osiągnąć przez tą aplikację, przez 5 kroków. Jest na pewno książka, którą napisałem ostatnio, Power for Change, sztuka osiągania celów. No i są też dwie strony, gdzie jakby mamy programy według tej metody. To jest Life Plan Academy, to są programy, bezpłatne programy dla młodzieży, ale też planujemy rozszerzenie jakby tych grup na inne grupy wiekowe. Także Life Plan Academy, a druga strona to jest Marek Kamiński Academy, gdzie mamy z kolei takie kursy rozwojowe oparte o wykłady i w tej chwili też przygotowujemy takie kursy, które można będzie robić samodzielnie. Także materiałów jest w sumie bardzo dużo. Teraz też jeszcze skończyliśmy pracę nad aplikacją Work for Change, ale też pracuję nad taką aplikacją Gra o biegun, to znaczy myślę o gamifikacji właśnie tej metody i zrobieniu z niej gry. W tej chwili właśnie zakończyliśmy taką fazę testów i pisania dokumentacji i zaczniemy pisać kody. Także niedługo może będzie Gra o biegun, może będziemy miał jakąś inną nazwę. Robocza nazwa to jest Gra o biegun. Powiedziałeś o tym, że w aplikacji chodzi o to, żeby osiągać biegun zdrowia. Ciekawi mnie, bo też jakby temat zdrowia jest bliski treściom, które ja też publikuję i to, czym się interesuję na co dzień. Jak ty dbasz o swoje zdrowie? Wiesz co, właśnie wczoraj miałem taką rozmowę z lekarzem w ogóle, bardzo długą, ale mieliśmy po prostu taką rozmowę w ramach podcastu właśnie.
To jest ciekawe właśnie, bo ja się przygotowuję do takiej następnej wyprawy, bardzo ekstremalnej, przez Antarktydę, może za 2 lata i muszę mieć rzeczywiście ekstremalnie dobre zdrowie. I powiem Ci teraz o takich 2 wymiarach mojego zdrowia, tak? Takim bardzo naukowym, takim, które właśnie dziś potrzebne mi jest do wypraw, na takim bardzo, bardzo szczegółowym poziomie, taki bottom, że tak powiem, i taki ogólny typu ayurveda, yoga i tak dalej, więc takie praktyki codzienne. Więc ten taki bardziej, powiedzmy, medyczny, to jesteśmy jakby dla mnie jakby jako dla ekstremalnego podróżnika, to te 4 wymiary są bardzo ważne, żeby nie zginąć na przykład podczas próby przejścia Antarktydy. To jest taki poziom, powiedzmy, mitochondria, tak? Czyli medycyna mitochondrialna, bo mitochondria to są takie silniki naszego organizmu, takie mini silniczki, one są w każdej komórce. Gdyby mitochondria przestały działać, to chyba w 60 sekund umieramy natychmiast. Nawet szybciej niż bez powietrza. Także ta medycyna mitochondrialna. Potem to się nazywa to, co jakby flora jelitowa, prawda? To wszystko bakterie, mikrobiom. To są naszych jelit. Mikrobiom, o właśnie, mikrobiom. Mikrobiom to jest 2 wymiar, bardzo ważny. I tak naprawdę te bakterie częściowo za nas myślą nawet. Także to jest jakby, ten mikrobiom jest bardzo ważny. 3. poziom to jest ten budulec naszego ciała, czyli te wszystkie minerały, witaminy, prawda? To wszystko, co powoduje, że dostarczamy tego budulca do ciała, dobrego budulca. No i 4. wymiar to jest DNA, replikacja DNA, żeby nie było, powiedzmy, błędów tej replikacji i tak dalej. I to jakby, i to jest ten wymiar taki bardzo, gdzie muszę o to dbać ze specjalistą po prostu. Jeżeli mam zniszczone mitochondria, no to są różne rzeczy, które, chociażby ketoza, prawda, dieta ketogeniczna, która może to naprawić i jakby to jest taki wymiar już bardzo fizyczny. Fizyczny i celowy też, nie? I on jest ważny w sumie. Tak naprawdę ja pamiętam nawet tak w codziennym życiu, myślę, że dla długowieczności, powiedzmy, czy dla dobrostanu nawet, bo długowieczność sama może nie jest celem, ale żeby być zdrowym. No to te 4 wymiary, warto o nich pamiętać. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale właśnie te dobre bakterie, dobre mitochondria, DNA, które gdzieś tam nie zawiera za dużo błędów, replikacji i dobre jesteśmy tym, czym jemy, prawda? Dobre odżywianie, dobra dieta to jest podstawa. A w takim wymiarze codziennym to tak, staram się mieć rytm dnia, czyli sen. W ogóle podstawą jest wypoczynek, tak? Odpoczynek, że 7-8 godzin snu, regularny sen. Staram, też nie wierzę w to, że są skowronki i sowy. Po prostu staram, człowiek ma jakiś naturalny rytm, prawda? Ewolucyjny czy jakikolwiek. Więc staram się wstawać rano, zawsze o tej samej godzinie, potem 10 minut jogi, medytacja, pisanie i jakiś rytm dnia, prawda? Też posiłki mniej więcej i tak dalej. No i wypoczynek, tak, żeby mieć ten czas na rest, na po prostu odpoczynek, bo jakby dosyć intensywnie żyję w sumie, więc muszę balansować to odpoczynkiem. No i to z takich codziennych praktyk, no to na pewno yoga, czasami qigong, czy tai chi. Kąpię się, wiesz, w zimnej, pływam w morzu przynajmniej raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, zima czy lato. Korzystam z komory higienicznej też, często korzystam z sauny. Także takie po prostu przerywniki, bodźce dla ciała, żeby jakby, ale takie zdrowe bodźce, właśnie sauna na przykład, czy właśnie komora higieniczna. Wysiłek fizyczny, czyli tam godzinę dziennie, powiedzmy jakiegoś biegu, bieganie czy pływanie, 2-3 razy w tygodniu basen właśnie. Tak staram się na godzinę przynajmniej, 1,5 godziny codziennie takiego wysiłku fizycznego. No i tyle, i taki spokój, pogoda ducha, prawda, czyli właśnie przez tą medytację. Też czasami takie chwile, mi się podoba to, że jakby joga zaczyna się poza matą, tak, że jak joga to nie jest jak ćwiczysz na macie, tylko właśnie poza, tak samo dbanie o zdrowie zaczyna się wtedy, kiedy jakby to jest część twojego życia, a nie kiedy tylko robisz coś, że tam godzinę dziennie robisz coś dla zdrowia, nie, a potem robisz co chcesz, także tak mniej więcej, ale staram się też łączyć takie praktyki, trochę z ajurwedy, dużo tam, bo ja nawet parę razy przychodziłem panchakarmę, czyli to oczyszczanie,
Czyli tak trochę wiem o ajurwedzie, trochę wiem o chińskiej medycynie, trochę wiem o japońskim podejściu do zdrowia, powiedzmy. Trochę wiem o słowiańskich też różnych rzeczach, które nasi przodkowie gdzieś tam stosowali. Plus zdrowy rozsądek i też dużo jakby też podstawą jest słuchanie się własnego organizmu, czyli wiesz, robię te rzeczy, które czuję, są dla mnie dobre. Jak się coś z tym źle czuję, to tego nie robię po prostu. Plus jakby rozmowy z ludźmi właśnie, którzy, wiesz, dużo jest też rad, które dostaję od innych. Ale oczywiście też, no ważne, żeby nie przesadzić tym wszystkim, nie? Więc to musi być wszystko proste. Kiedyś na przykład jak ćwiczyłem jogę, to było mi bardzo trudno, bo wymyślanie asan, co mam zrobić i tak dalej. A potem sobie mówiłem, dobrze, robię codziennie rano 10 powitań słońca, do tego, nie wiem, parę wojowników, parę trójkątów, jakąś pozycję odwróconą i decyd, nie? Bo samo podejmowanie decyzji, co mam zrobić, żeby było dla niej męczące. A jak wymyśliłem sobie sekwencję, no i tam też jakieś proste rzeczy właśnie z qigongu też. Także założyłem, że to wszystko musi być proste. Dbanie o zdrowie musi być na końcu proste. No i najważniejsza jest profilaktyka. Niepewnie znasz historię żółtego cesarza, który, jeżeli tu jest zdrowiem. No to znaczy, że cesarz, w starożytnych Chinach cesarz płacił dla lekarzowi płacił wtedy, kiedy był zdrowy. Kiedy był chory, nie płacił. Całkiem odwrotnie niż u nas. U nas jakby medycyna zarabia na pacjencie, kiedy jest chory. Także to jest to ciekawe. Tak, uśmiechasz się, ale to jest trochę śmiech przez łzy jednak, mam wrażenie, że poszliśmy nie w tę stronę. Tak, znaczy ja się staram właśnie dbać o, właśnie, nie wiem, czy biorę masaż, czy ćwiczę. Nie dlatego, tak. Nie wtedy, kiedy jestem chory, kiedy się źle czuję, kiedy cię boli. Jestem zdrowy, żeby właśnie tego uniknąć. A ludzie mają odwrotnie, po prostu nie dbają o siebie, a dopiero jak są chorzy, czasami jest za późno niestety, to dopiero wtedy jakby zaczynają dbać o zdrowie, więc no po prostu staram się myśleć o swoim, ale też myślę, że umysł jest bardzo ważny w tym wszystkim oczywiście, że ciało i umysł, czasami można ciało naprawić umysłem, czasami umysł można naprawić przez ciało, więc po prostu myślę o sobie jako całości. Czasami próbuję nowych rzeczy, mam ten stałe fragmenty gry. Te stałe fragmenty gry zmieniam też w sensie takim, czasami zmieniam asany. No i dużo też natury. Staram się, wiesz, czerpać siły z natury po prostu. Czyli po prostu być, nie wiem, przytulić się do drzewa, chodzić na boso, żeby jakby, no, natura to nasze korzenie. Jak się od nich odetniemy, to odcinamy, to jakby, no tak byśmy odcięli sobie korzenie. To w dużym skrócie. Oczywiście potem się to przechodzi na jakieś szczegóły. A na przykład to jest sok z jarmużu i z paru jeszcze innych. Piękne. Rzeczy. Także gdzieś tam, wiesz, to potem to przechodzi na taki poziom szczegółowy oczywiście, z jakichś takich ogólnych słów. To przechodzi na... Ale na przykład piję też dużo zielonej herbaty, mało kawy. Zielona herbata jest świetna. Mam chyba 10 rodzajów zielonej herbaty w domu. Więc... No i też staram się nie jeść za dużo. To jest trudne. W ogóle powiem Ci, że nasza poranna rutyna, jak ja to nazywam, jest zaskakująco podobna, ale też myślę, że dla wielu osób taka zmiana stylu życia i kiedy słyszymy, że trzeba mieć tyle tych właśnie rytuałów i wprowadzać tyle tych nawyków, to może być dla wielu osób maksymalnie przytłaczające, ale też warto właśnie podkreślić, że to jest proces, że jakby wprowadzamy te nowe z czasem, nie rzucamy się na głęboką wodę i nie postanawiamy zmienić swojego stylu życia z dnia na dzień i wprowadzić 10 nowych nawyków, żeby nasze życie było zdrowe, sprawne i szczęśliwe, tylko to też wymaga lat i tak jak powiedziałeś właśnie to, że to jest powtarzalne, że to jest pewien schemat, ten dobry schemat, to moim zdaniem jest właśnie kluczowe, bo nie jesteśmy w stanie też jako człowiek podejmować tyle małych decyzji dziennie i czuć się nadal w pełni sił, żeby dalej funkcjonować, prawda? Trzeba zacząć od jakiejś takiej, na przykład taka prosta rzecz, to ja chyba zacząłem od tego, mi się zdaje. To było to, że jak kończyłem prysznic, to ciepłą wodą, to na 50 sekund stałem pod zimną wodą. To była pierwsza rzecz. Straszne. A potem step by step. Bo ważne jest to wychodzenie czasami z tej strefy komfortu, bo właśnie to jest normalne, że umysł chce być w strefie komfortu, że nie chce się zmieniać, więc takie małe kroki powodują, że jakby przyzwyczajamy się do tej rutyny, że wyjście z strefy komfortu nie jest podejmowaniem decyzji, tylko po prostu robimy to mechanicznie, wychodzimy i już. Tak jak nie myślę o tym, przesyłam, po prostu przekręcam jakby
kurek i jest zimna woda. I nie muszę za bardzo myśleć, nie podejmuję decyzji. Za początku było ciężko, po raz to robię automatycznie. I tak samo potem jest z innymi rzeczami, że jakby nie staram się wstać, żeby biegać rano, prawda? No i w końcu to się też staje nawykiem. No ważne jest to, żeby jakby też wyrobić sobie takich parę zdrowych nawyków. Od tego, ale zacząć od tego, tak, nie za dużo. Przynajmniej, nie wiem, jedna rzecz na tydzień, nie więcej. Mhm. Zdecydowanie czymś, co ja wyniosę z tej rozmowy, to będą na pewno te zimne prysznice i próba morsowania, bo tak wiele materiałów spotkałam w ostatnim czasie, które potwierdzają niesamowite działanie tej metody, tego rytuału, że myślę, że warto właśnie przełamać te pierwsze kilka razy, kiedy bardzo nam się nie chce podjąć tej decyzji, bo chyba efekt jest świetny, prawda? Tak, bo znaczy ważne jest takie poczucie sprawczości też, że coś, wiesz, coś robimy i to się dzieje, żeby nie brać też na siebie takich zadań, których potem jakby nie możemy wykonać. Ale też też taką chyba, właśnie ostatnio mi się udało, też post jest taką fajną próbą, post. Mhm. 1, 2, 3 dni postu. Ostatnio zrobiłem taki post 21 dni, max w ogóle, 21 dni, tylko woda i herbata. A to było fajne doświadczenie, które też jakoś... Ale rozumiem, że byłeś pod opieką jakichś specjalistów. Znaczy, pod swoją opieką. Znaczy, ja miałem też takie... Znaczy, oczywiście, wiesz, moim przyjacielem jest taki lekarz, z którym współpracujemy właśnie, jeżeli chodzi o ten poziom mojego zdrowia. Także oczywiście radziłem się go, ale ja przedtem miałem jakby takie różne sytuacje, na przykład... Podczas uprawy na biegu schudłem 30 kilo, bo takie spalanie było jakby, tyle kalorii było potrzeba, że właśnie na początku uprawy ważyłem 95, a potem 60, tam 67, to jest bardzo dużo. Takiego. Także to było dużo. Także mój organizm jakby gdzieś tam zaadaptował do takich różnych zmian i gdzieś tam zacząłem od postu właśnie 3-dniowego, potem zrobiłem 10-dniowy, potem 14, a potem, ale... To nie chodzi o długość tak naprawdę. Bardziej nawet jest ważne regularnie, żeby to robić. Na przykład raz na miesiąc czy jeden dzień, albo raz na tydzień jeden dzień. To jest ważniejsze niż żeby zrobić jakiś długi post. Ja chciałem tylko zobaczyć, jak to jest. Dobrze się czułem po prostu, więc... Ale na przykład teraz myślę, żeby przynajmniej raz w miesiącu mieć taki 3-dniowy powiedzmy post. 3 dni, gdzieś tam ostatni weekend miesiąca na przykład. Od piątku do niedzieli. Ale powiedz mi, czy to jest tak, że u Ciebie ta motywacja do tego, żeby kultywować te zdrowe nawyki, wynika z tego, że wiesz, że przed Tobą jest wyprawa? Czy ta perspektywa wyprawy i tego, że musisz być sprawny, napędza w Tobie właśnie tą samodyscyplinę? Nie, wiem, że jakby... Wiem, że jeżeli mam żyć, to dobrze się, żeby się dobrze czuć po prostu. Że wiem, że życie jakby z problemami zdrowotnymi nie jest czymś fajnym. I dlatego wolę jakby to wyprawy to jest też jakby część tej gry w cudzysłowie, znaczy, że wyprawy też są taką mobilizacją do organizmu, to jest też jakby dla utrzymania zdrowia, nieraz taki ekstremalny wysiłek powoduje, że no, oczyszczamy się ze wszystkiego, resetujemy ciało i umysł, ale generalnie to jakby zdrowie jest celem też samym sobie, tak, czyli żeby być zdrowym, po to, żeby zdrowo myśleć, żeby coś robić, żeby mieć jakby też jakieś... żeby móc też robić to, co chciałbym w życiu, tak? Jak będę chory, to nie będę... Moje życie jakby bardzo się zawęzi, tak? Choroba bardzo je ograniczy, więc... Oczywiście jak się zdarzy choroba, to trudno, ale lepiej mieć więcej możliwości do wyboru, prawda? Lepiej, nie wiem, móc nurkować, nie wiem, czasem skoczyć ze spadochronem nawet, pojechać dookoła świata, popłynąć jachtem samotnie na przykład dookoła świata. No, niekoniecznie to robić, ale mieć taką możliwość mentalną, niż od razu jakby myśleć, że no nie, tutaj nie dam rady, tutaj kręgosłup już mnie boli, ale nie, tutaj mam jakiś cholesterol, muszę mieć coś tam, prawda, to nie dla mnie. To wolę takie życie, które jest pełne możliwości, niż pełne ograniczeń. Fajnie, że użyłeś słowa gra. Czy uważasz, że życie to gra? W takim sensie, wiesz, jako filozof miałem teorię gier na studiach, więc... Gra w takim sensie, że pewnych schematów, które się powtarzają. Życie jest grą, ale nie w takim sensie kasynowo-karcianym, tylko w takim sensie głębszym, że jest taka teoria, że w ogóle język jest też, są gry językowe, prawda? I w jakimś sensie być można powiedzieć przenośni nawet, że
Życie jest grą z przeznaczeniem na przykład. Gra to jest coś, gdzie są zasady, prawda? Gdzie są różne możliwości wyniku, gdzie mamy różne możliwości wpływania na posunięcia, na wynik, na reakcję otoczenia, więc w tym sensie myślę, że to jest dobra przenośnia. Życie jest grą. Ale nie mówię, nie w takim sensie hazardowym absolutnie, tylko bardziej w sensie teorii matematycznej, teorii gier. Tak, i też myślę, że ja to tak rozumiem, że to sprawia, to daje nam większe poczucie sprawczości, bo wiemy, że to jest swego rodzaju zabawa i że nasz ruch bezpośrednio wpływa na to, co dostaniemy w zamian i jakby wybadanie tego gruntu jest dużą frajdą. Taka jest moja perspektywa. I tak już powoli kończąc, też chciałabym zadać Ci takie pytanie, czy Twoim zdaniem, co jest ważniejsze, posiadanie marzeń czy realizowanie marzeń? I czy muszą to być dwa przeciwstawne pojęcia? Znaczy nie muszą być wcale, można je mieć marzenie spełniać, więc ja lubię obydwie części jakby tej, to są dwie części tego samego. Znaczy, żeby już realizować marzenia, trzeba je najpierw mieć, także logicznie rzecz biorąc, wydaje się, że to posiadanie marzeń jest nawet logicznie, właśnie rzecz biorąc, ważniejsze niż realizacja, bo żeby realizować, trzeba je mieć po prostu. Ale dla niektórych ludzi rzeczywiście działanie jest najważniejsze. Oni nie zastanawiają się bardzo nad tym światem wewnętrznym. Dla mnie osobiście, jakby ja czytam dużo komiksów, codziennie czytam jeden komiks, czy powieść graficzną powiedzmy. I to mi pozwala jakby... Czytanie komiksów jest trochę inne niż czytanie książek. Książki też bardzo dużo czytam książek. Ale do czytania książki potrzebna jest tylko jedna półkula. Ja zawsze intuicyjnie czułem, że czytanie komiksów bardzo rozwija. I dopiero ostatnio znalazłem właśnie takie naukowe uzasadnienie, że żeby czytać komiksy potrzebne są dwie półkule, czyli obraz i słowo. I one bardziej angażują człowieka, powodują, że się jest bardziej kreatywny. Więc dla mnie na przykład czytanie komiksów jest prawie jakbym przeżywał te przygody. Znaczy jakbym tam był, przenoszę się tam. I w sumie nie ma dla mnie takiej różnicy między rzeczywistością i marzeniami. Tak naprawdę to czasami realizuję te marzenia, ale to nie jest takie najważniejsze, żeby je zrealizować. Myślę, że jako dziecko żyłem głównie w świecie książek i tak naprawdę ten świat w mojej głowie był światem właśnie książek. I tak naprawdę na koniec to rzeczywistością jest nie to, co jest na zewnątrz, tylko to, co jest w naszej głowie. Czy to jest na zewnątrz, czy nie. Czy to ma takie znaczenie? Pewnie ma, jeżeli są jakby inni ludzie i jakby ten świat, rzeczywistość, ale jest taka książka Artura Schopenhauera, Świat jako wola i wyobrażenie. Wydaje mi się, że tak naprawdę to światy w naszej głowie są tymi światami wyobrażonymi, a rzeczywistość jest odbiciem tych światów, więc najważniejszy jest ten świat marzeń jednak. I tyle. I w sumie tak puentując, to bardzo mi się podoba to zdanie właśnie, że chociażbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni. To jest Szekspir akurat. I tak mi się wydaje, że ta nasza głowa to jest właśnie ten orzeszek, ten orzech. Czaszka jest tą skorupką orzecha i że tak naprawdę w tej głowie możemy być władcami nieskończonych przestrzeni. To mi się podoba w tej grze w życie. Powiem Ci tak, można tutaj postawić wielokropek i mogłabym zadać jeszcze 10 innych pytań, ale wydaje mi się, że i tak podzieliłeś się tak wieloma ciekawymi anegdotami, przemyśleniami, że będzie to ogromna wartość dla naszych słuchaczy. Także ja Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę i wszystkich zachęcam też do obserwowania Ciebie i Twojej fundacji i tych wszystkich działań, które realizujecie, bo wierzę, że każda osoba, która posłucha tej rozmowy, choć małą rzecz wyniesie z tej rozmowy, tak jak ja zacznę brać zimne prysznice, zaczynając od czegoś tak pragmatycznego. Także życzę Ci dużo zdrowia i powodzenia w przygotowywaniu do wyprawy tej i kolejnych następnych, bo wiem, że na pewno będą. Także bardzo Ci dziękuję. Jasne. Dzięki, Karolina. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Po więcej informacji o metodzie biegun, o wyzwaniu 5 kroków na biegun oraz aplikacji Walk for Change odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie
odnośniki do mediów społecznościowych Fundacji Marka Kamińskiego, do ich Instagrama, do ich Facebooka, ale też do strony głównej, także tam możecie więcej na ten temat poczytać. Jak zawsze przypominam, że nowy odcinek podcastu ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie lub na YouTubie, tam znajdziecie go w wersji wideo. Jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to też zawsze odsyłam Was na moją stronę karolinasubańska.com/sklep, gdzie znajdziecie moje produkty elektroniczne. Jest to foodbook, czyli mój e-book z pysznymi, zdrowymi, roślinnymi przepisami oraz holistyczne pozdrowienia, czyli moja historia i filozofia zdrowego stylu życia. Na koniec mam do Was prośbę, jeśli podoba Wam się mój podcast, to będzie mi bardzo miło, kiedy wystawicie mu opinię na iTunesie, tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji, natomiast jeżeli słuchacie mnie na Spotify, możecie tam zaobserwować podcast na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, zostawić komentarz, jeśli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami i tak samo zaglądajcie na Karolina Sobańska Podcast na Instagramie, gdzie każdy odcinek ma swój post i tam czekam zawsze na Wasze wrażenia i chętnie z Wami dyskutuję. Przy okazji polecam obserwować mnie na Instagramie na koncie Karolina Sobańska. Jest to moje oficjalne konto, gdzie wrzucam jeszcze więcej treści związanych z tematami również podcastowymi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!